szybkie powietrze na wynos, żeby piec wyczyścić. Stary zbiornik. Po małych zmianach odkręcamy sobie butle, odkręcamy sobie źródło, ładujemy na wynos. Niby było ostatnio nabite, ale jakoś widocznie gdzieś pitło. Niby wszystko powklejane. No. Zakręcamy. Zakręcamy. Rozłączamy. Jedną stronę. Drugą. I mamy powietrze na wynos, by wyczyścić piec. Po rozmowie z użytkownikiem, raczej z kanałem, ciekawe urządzenie, chcę zrobić test kondensatora, który mam w dmuchawie. Kondensator ma 2 mikrofarady, na dmuch ma takie 2 lata pomału, ale warto sprawdzić. Więc odkręcimy sobie go, tak żebyście widzieli. Tu mam prostą sprawę, bo czarny do czarnego, brązowy do brązowego, więc to się mówi, za bardzo nie mam co spierdzielić. No ale warto sobie zrobić zdjęcie, tak jak w filmie z kanału Ciekawe urządzenia jest. Jak nie zapomnę, to podlinkuję film z konserwacji. To sobie podokręcam przy okazji. O, ten był luźny. Wrzucę link do materiału tego użytkownika. Naprawdę może się komuś przydać, bo ten mój przegląd teraz jest robiony trochę po łebkach. Z racji, że to dopiero ma 2 lata i aż tak nie jest to zajechane. Dobra. Wracając do tematu. 2 mikrofarady plus minus 10%. Co nam pokaże tester? 1583. No to już na pewno nie są 2 mikrofarady. Okej. Jakoś mało. Spróbujemy go rozładować. Rozładujemy. Podłączymy ponownie, ale do innego gniazda, do dwójki i trójki, tak tylko dla pewności. I mamy to samo, 1570, czyli ten kondensator 10% z 2 mikro to jest, powiedzmy, to jest 2000 nanofaradów, czyli powinno być 1800 max, a tu jest 1500. Spróbujemy za pomocą drugiego testera, tylko nie wiem, czy coś będzie widać. Aha, rozładuj sobie. Już na takich kondensatorach większych uśmierciłem jeden przyrządas, więc nie ma co ryzykować. Spieszmy się powoli, jak to się mówi. Dobra, zoom. Lecimy. I co nam pokaże ten tester? 1566. Na pewno coś jest nie tak. Te 10%, co jest deklarowane na kondensatorze, jest przekroczone, więc prawdopodobnie będzie trzeba tak samo wymienić na nową sztukę. Co 2 lata. Nawet tutaj chyba będzie data produkcji. 25.07.2021. Niecałe 2 lata i padną. Dobra. Więc mnie czeka mały zakup zaś. Warto było posłuchać i zrobić test. Lecimy dalej z czyszczeniem. Wentylator się okazał troszeczkę felerny. Myślę, że jak to będę miał zmontowane, to będzie to pokazane troszeczkę prędzej w odcinku. Jak to ktoś pominął, to zobaczy sobie. Okej. Lecimy z tematem. Mamy sprężone powietrze. I teraz tak.
ryzykowne, no ale jakoś to muszę wyczyścić. Nie ma zamiaru to jakoś tam zamiatać, więc pistolet, jechane. Tutaj jest taki schodek, który nie mam opcji. Inaczej wyczyścić. Więc podjąłem decyzję, że po prostu wydmuchamy sobie to. Zawadziłem. Tutaj było czysto. Czysto już nie jest. Jak widać. Okej. Zobaczmy tu. To wszystko wyleciało w tą stronę. No tego nie przemyślałem. Zostało tam tego więcej niż sądziłem. No ale... Okej. Teraz przedmuch zaś w tą stronę. Dobra, tyle z tego, co chciałem pokazać jeszcze w tym ujęciu. Górę nie czyściliśmy i zaczyna się robić to, co nie chcę, a mianowicie tutaj to fajnie będzie widać siara i zaczyna ta siara zjadać piec. Nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie? Żółte. Siara. Muszę to wydłubać i muszę też komin wyczyścić. Temperatura spadła, bo już wiele dni po wyłączeniu. Ale spróbuję, żebyście widzieli. Tu jest czujnik sondy lambdy. A tu jest PT1000. I tutaj mam teoretycznie jedną rewizję. Tu mam drugą rewizję, bo to są dwa kominy do siebie z racji, że chciałem mieć tutaj przejście, ja tutaj sobie umiem przejść. Lepiej sobie zaplanować, a później się nie męczyć. Plan jest taki. Plan A. Biorę, ściągam rewizję, muszę wszystko na nowo robić i tak dalej, czyli zaklejać. Opcja B. Wyczyszczę sobie tutaj górne ruszta, te trzy. I tutaj po prostu dmuchnę powietrzem i zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Plan jest taki, że to sobie wyczyszczę. Nie będę naciągał na minuty. Wezmę to, spróbuję wydmuchać w tamtą stronę, czyli do komina. I wsuniemy tutaj kamerę rewizyjną i zobaczymy, czy kanał jest czysty, czujniki są czyste i tak dalej. Tak, żeby sobie ograniczyć pierdoletę z tak zwanym rozklejaniem, sklejaniem, zapominaniem, później czegoś zaś braknie, więc idziemy na skróty. Nie do końca tak, jak powinno się robić, ale trzeba sobie radzić. O to w życiu chodzi. Kolejna rzecz do zrobienia. Przyniosłem sobie z piwnicy te żeberko, które trzyma szamoty. Tutaj była siarka, normalnie pływało to. Ale z racji, że minęło kilka dni, ja to miałem na schodach bliżej domu, to wyschło. Ale fajnie widać teraz, jak ta siarka w tym siedzi i to zżera. Tak samo tu. Tu się zrobiło białe. I teraz chcę to troszeczkę obmyć. Tak samo tu się zrobiło białe. Tu wszystko było z siary, tylko ona po prostu zastygła. Woda odparowała, siarka została. Więc tutaj mam naszykowane szczota i woda z Mauzera i będę po prostu to pucował, zlewał wodą i będę drapał. Troszeczkę, jak to się mówi, na opak, bo robię kwas, ale to rozwodnię sobie i spróbuję jak najwięcej tej siary ściągnąć z tego, może później lekko
natrę jakimś olejem albo czymś i tyle w temacie. No niestety nic więcej nie mogę z tym zrobić. No, nawet widać, jaka ta woda tutaj, tylko spłukałem, widać taka czerwona woda. No to było takie całe czerwone, takie maźglate, bo się mówi, a siarka odparuje. Nie, siarka nie odparuje, woda odparuje, zaś dostanie wilgoci i zaś to się zrobi. Dlatego jak gdzieś siarkę osadzi, to są dwie opcje, albo mechanicznie ją ściągnąć i zutylizować, albo zneutralizować ją chemicznie, ale to już jest ciężka sprawa. Na domowe warunki nieosiągalne za bardzo. To nic, ja się biorę za robotę, trzeba to skonserwować. Już to wszystko trwa troszkę dłużej, a jeszcze chwilkę to potrwa, niż mi się to uda zrobić przed sezonem.